No, ten film to trochę został z powodów technicznych przerwany, ale to jest dalej ciągłość tego poprzedniego. Co my chcemy tutaj powiedzieć? Bo ja zacząłem mówić właśnie tak. Powiedzieliśmy trochę sobie o złocie, ale teraz są jeszcze inne właściwości wody morskiej i to wykorzystują Francuzi. I właśnie Francuzi, rolnicy francuscy, wodę słoną pompują z głębokości 30-50 metrów i wylewają na swoje pola w ilości 30 metrów sześciennych na hektar. Tak rozpryskują. I taki oprysk, nie wiem jak oni często to robią, być może jednorazowo na hektar, po prostu te 30 metrów sześciennych wypryskają wodą morską i mają plony 2 do 3 razy, dwa do trzech razy w roku. Mają takie plony. I to w ogóle oni nie muszą kupować żadnych nawozów. To jest bardzo ciekawe. Oni się w ogóle pozbyli. Tam może są jakieś nawozy, ale pamiętajmy, że rolnictwo francuskie to jest na takim wysokim poziomie. No, pytanie dlaczego? No bo pompują wodę morską. I dlaczego właśnie z 30-50 metrów? Ponieważ tam na tych głębokościach plus minus żyją algi i właśnie jest to taki jakiś dość czysty region morza. Znaczy to są takie głębokości, gdzie no tutaj zanieczyszczenia bardzo trudno docierają i oni w ten sposób pompują i sobie wlewają na pola i nie muszą kupować żadnych nawozów sztucznych. No, jest to naturalny i bardzo dobry nawóz. Tak jest. Powiedz jeszcze o transfuzjach. No jeszcze jest taka też praktyczna strona wody morskiej, która w odpowiednim preparacie, tylko już nie pamiętam jak to się nazywa, może też się w czasie transfuzji też się ten płyn jakoś się nazywa, ale już nie pamiętam. Kiedyś to pamiętałem swojego czasu, ale ten płyn się jakoś nazywa. Właśnie to jest ekstrakt wody morskiej i wodę morską właśnie można wykorzystać w transfuzji jako uzupełnienie po to, żeby system krwiobiegu miał po prostu płyn. Jakiś płyn. I to się właśnie wykorzystuje, żeby nie było tak, że nagle krwi, że człowiek się wykrwawił do końca i umarł, nie? To właśnie w ten sposób się wykorzystuje w takich nagłych wypadkach właśnie specjalnie ten płyn i też jest bardzo bezpieczny dla organizmu. Ja podejrzewam, no bo woda morska i w ogóle sól morska, one posiadają mnóstwo mikroelementów bardzo zdrowotnych, natomiast najprawdopodobniej najbardziej zdrowotne i życiodajne składniki wody morskiej jest to właśnie złoto. Dlaczego? Dlatego, że są takie opinie, że trzymając w wodzie złoto, ta woda później jest zdatna do picia i ona jest zdrowotna. Właśnie, jak wspomniałam, Chińczycy uważali, że złoto dodawane do wody dawało nieśmiertelność. Znamy już na przykład srebro koloidalne, a ze złotem wykorzystywanie złota do celów zdrowotnych jest już dość znane, choć jeszcze dość drogie. Dość drogie i dość mocno ukrywane. Słuchajcie, podobno bogaci tego świata, gdy mocno chorują, to spożywają złoto. No teraz się nie dziwię, dlaczego to są takie kosmiczne kwoty. Złoto, za złoto trzeba dać. No i jest też, była zawsze bitwa o złoto, wojny i tak dalej. To tam powiedzmy rozliczenia było w złocie. Ale to ze względu na wartość. Oczywiście dojdziemy jeszcze w tym takim końcowym filmie do tego, powiedzmy, o co tak naprawdę chodziło, ale po prostu teraz chcemy zwrócić uwagę, że właśnie złoto ma specyficzne właściwości, które powodują, że na przykład znikają bakterie z wody i w ten sposób woda nie kwitnie. Na przykład to. Jest ten fakt wykorzystywany na przykład dla
wykorzystywany w zbiornikach okrętów, gdzie stosuje się jakby, no, złoto jest dość drogie, no to po co tam, powiedzmy, jakiś statek, zbiorniki na wodę słodką, w zbiornikach statku montować złoto, bo jest drogie, no to zrobiono coś innego, wsadzono tam srebro i w ten sposób zbiorniki na statku mogą być właśnie nasycone srebrem i w ten sposób woda nie kwitnie. To jest na przykład srebro. Srebro też, jakieś ilości srebra są śladowe w wodzie morskiej. Także to jest bardzo ważny czynnik. Te wszystkie przykłady świadczą o tym, że woda morska ma świetne właściwości. No dlaczego? No wiadomo, że no to teraz wiemy, dlaczego ma takie właściwości, ponieważ pochodzi ze starożytnych drzew Edenu, czyli z łączników światłowodowych. O, można śmiało powiedzieć, że czysta woda morska, to można powiedzieć, że jest w jakimś tam małym procencie płynne złoto. Natomiast spójrzcie sobie Państwo na znaczenie słowa złoto. Znaczenie mówi, że jest to nieśmiertelność, wieczność, boskość, królewskość i tak dalej. Spójrzcie sobie Państwo sami, poszukajcie. Ciekawostką jest to, że złoto ma symbol, symbolem złota, o, jest rąb. A my wiemy, gdzie jest rąb. No właśnie, symbolem złota jest rąb, tak? A my już żeśmy widzieli tak zwane romboidalne słońce. Ja ten film wam jeszcze raz za ten, gdzie jest rąb właśnie? W środku pałacu najwyższego. Do tego rąbu to jeszcze wrócimy, bo to się wszystko ze sobą wiąże. Teraz pewnie wszyscy, może nie wszyscy, ale część z was słyszała o czymś takim jak ormus. Jest to proszek, złoty proszek, który też podobno ma dawać nieśmiertelność, a o ile nie nieśmiertelność, to długą młodość i długowieczność. Także widzimy, jak tutaj to złoto się przewija. Niestety woda morska została rozcieńczona i to mocno z wodą słodką, a więc już nie jest tak dobroczynne jak kiedyś. Natomiast w kolejnych jeszcze częściach, bo tu nie będziemy wybiegać przed szereg, to powiemy o tym złocie coś więcej, jakie złoto z tej wody czy z tej energii boskiej, jakie miało właściwości i jakie było, jak było skoncentrowane, i Hiperborejczycy sobie robili na pamiątkę też pewne przedmioty. I pytanie, czy takie przedmioty mogły dotrwać do naszych czasów? Jak najbardziej te przedmioty dotarły. To można powiedzieć, tutaj to jest akurat też właściwość medyczna, tak? Medyczna, no bardziej, uroda, bardziej chyba kosmetyczna, tak, że wykorzystuje się tutaj do poprawiania urody. I jeszcze chyba w tamtej części wspomniałam, że 24-karatowe, albo i nie wspomniałam, 24-karatowe złoto wykorzystuje się dzisiaj z powodzeniem do wyrobów cukierniczych. Jest to drogi gips i jest to ostatnio bardzo w modzie. To są takie płatki lub takie opiłki, powiedzmy, takie płateczki. Także jest to ostatnio bardzo w modzie. Tutaj, proszę Państwa, o, proszę bardzo, miejsce, przez które... Czyli co to jest? Ciemiączka. Ciemiączka, no właśnie, ciemiączka. Tak, teraz dochodzimy ze złota do ciemiączka, bo mieliśmy jeszcze rąb po drodze, nie? No, rąb, tak? Symbol złota, tak? Symbol złota, tak. Właśnie, i no i teraz mamy też rąb na naszych głowach. To jest tak zwane ciemiączko. Przez które przechodzi energia od tego, który mieszka w pałacu, w kuli. W kuli, tak.
Także to płynne złoto, w tej chwili nie fizyczne, a ewentualnie tylko mentalne. Energetyczne. Energetyczne, tak. Także to jest wszystko ze sobą powiązane. Chciałabym jeszcze powiedzieć o tej bioluminescencji, którą znamy już z poprzedniej części. Gdzieś mi tu, przepraszam, zginęły. O, proszę bardzo. Mamy tutaj bioluminescencję w wodzie, w oceanach. I jeszcze chciałabym wspomnieć o tym, że niektóre bakterie w oceanach mają tą bioluminescencję i wiele stworzeń morskich, czy no, zwierząt, powiedzmy, również bezkręgowców, korzystają z tych bakterii i wykorzystują to do różnych celów. Szczerze mówiąc, naukowcy nie wiedzą do końca, czy to ma być jako kamuflaż, czy to ma być jako przyciąganie jakichś swoich ofiar i tak dalej, i tak dalej. Także proszę bardzo, dlaczego te bakterie świecą? No, najprawdopodobniej dlatego, że korzystają w wodzie morskiej z tych właśnie właściwości wody morskiej. O których żeśmy mówili. Tak. Jeszcze jest takie powiedzenie z dawnych, starych czasów, że jeśli coś się popsuło, to świeci, nie? I zwykle to się mówiło na rybę, że a nie jedzmy już jej, bo ona świeci. A dlaczego ta ryba świeciła? Dlatego, że była posypana solą morską, bo kiedyś konserwowano solą morską, więc w tym momencie bakterie, które się jakoś tam już wytwarzały poprzez psucie się tej ryby, no to właśnie zaczynały świecić. No dzisiaj tak samo solą morską, właśnie w ogóle solą, to się konserwuje, a jak morska sól, to trochę jest ona trochę inna od tej takiej kopalnianej. Tak, mieliśmy jeszcze wspomnieć o tym, o tych sztolniach, czego właśnie szukali, ponieważ w tych drzewach Edenu, czyli w tych kolumnach nieba, w tych korzeniach właściwie było, jak wiemy, mnóstwo złóż złota właśnie i srebra. I Hiperborejczycy, oni mieli przedmioty ze skondensowanej właśnie tej energii, skondensowanej w formie złota. I oni mieli szereg swoich przedmiotów, które kiedy już wyszli i te przedmioty z tego złota mieli, po prostu musieli z czasem umrzeć. No i znajdowały się one w kurhanach. W ich kurhanach. No i teraz pytanie i praktycznie cały następny film to będzie temu poświęcony. Jeden taki przedmiot. Ja wam tylko z grubsza powiem. Do jednej kobiety, tak, do naszej Polki, oczywiście wcześniej przychodzili inni, ale przyszli akurat Mormoni, która miała ten przedmiot. Ja jeszcze nie mówię, o jakim to będzie, bo to dopiero powiem te szczegóły po prostu, żeby, bo to z tego wychodzi wręcz sensacyjna odpowiedź. Ale przychodzi do... przyszli do niej Mormoni, no właśnie, tacy biedni i tak dalej, wiecie, Mormoni są biedni, bogaci, no różne są poglądy. No i dawali jej za ten przedmiot, uwaga, ten hiperborejski przedmiot, no ja jeszcze nie opowiedziałem skąd się wziął, no ale dobra, to zostawmy do następnego filmu. Dali jej bagatela, $2 miliony przed I wojną światową. To było w 1900 którymś tam, ale to było przed I wojną światową. Kiedy, ja to w sumie powtórzę w następnym filmie, ale kiedy ona odmówiła, to oni dali jej check in blanco. Może sobie pani wpisać, jaką kwotę jaką pani uważa za stosowną. Ale chcie to dostać. Oczywiście ona odmówiła. Ale powiedzmy, to już chyba na tyle będzie. Ja jeszcze tylko dodam, bo mi nie dałeś powiedzieć. Tak? Dodam tylko, że właśnie czy Niemcy, czy Amerykanie, czy Rosjanie. Czego oni szukali właśnie w tych sztolniach? W tych sztolniach.
Oni wiedzieli, że tam się ukryli hiperborejczycy. Że to były ukrycia hiperborejczyków z czasów Złotej Ery. Tak, oni szukali tych przedmiotów. No, i szukali kurhanów. Może jakieś się przedmioty zachowały, może hiperborejczycy tam jacyś umarli i coś tam się zachowało. Coś musiało być na rzeczy, skoro usilnie tam szukano. Słuchajcie, jeśli prześledzicie na przykład choćby taką Wielisławkę, organy wielisławskie, to się dowiecie już z filmów, których jest mnóstwo na internecie, na YouTubie, że na przykład na Wielisławce, na czubku Wielisławki była knajpa niemiecka jeszcze przed II wojną światową, która służyła za przykrywkę, ponieważ oni pod tą knajpą kopali i eksplorowali tę pulę. Tamtejsze korytarze hiperborejczyków. O, dokładnie. Dokładnie tak. No właśnie, czego oni szukali? No to właśnie, czego oni szukali? Dlaczego ta słynna Polka dwa razy odmówiła właśnie? I co to ona miała za przedmiot? I pytanie, z czego był ten przedmiot? No to już po prostu będzie w następnym filmie, już na pewno już nie będzie tutaj żadnych problemów technicznych. No i dziękujemy. Do następnego razu. Do usłyszenia.